Witam wszystkich z tej strony Tula i witam Was w serii Mody kontra Gra. Tak kochani, dziś będą mody, dlatego że ostatnio tych filmów jest ciut mniej, to Wam mówiłam, że mam mniej czasu w weekendy. W tym tygodniu również tak będzie, ale mody, ja bardzo lubię nagrywać mody kontra Gra, bo to dość szybko się nagrywa. I uwielbiam tą serię, dlatego dziś zrobimy sobie nastolatkę, bo chyba najbardziej nastolatki właśnie lubię robić, nastolatki i kobietki, ale chyba nawet bardziej nastolatki powiedziałabym. I dziś nastolatkę sobie zrobimy i będzie to Vera, proszę bardzo, tak wygląda. Wygląda bardzo niepozornie i mam przeczucie, że to będzie piękna nastolatka, tak jak kiedyś miałam przeczucie w przypadku Julki, pamiętacie, taka ciemnoskóra simeczka, która była przepiękna, tutaj również mam takie przeczucie, że to będzie piękna dziewczyna, choć tutaj tak niepozornie dość wygląda. Ale twórcą jest Oliwka 12348. I jest to Weronika. Weronika lat 16. Weronika pochodzi z malutkiej mieściny, zdała do elitarnego liceum w stolicy. Weronika pochodzi z biednej rodziny, więc kupowała najtańsze ciuchy na bazarku. Kiedy trochę zarobiła, uznała, że kupi sobie kosmetyki i nowe ciuchy. Kiedy znalazła ogłoszenie, że niejaka stylistka Tula szuka dziewczyn do przemiany, postanowiła się zmienić. Tulu pomoże jej. Bardzo fajny opis, bardzo mi się podoba. Tak fajnie, fajnie napisane, super. Także dziś właśnie zajmiemy się Weroniką. Ja już tam ją sobie pobrałam. Proszę bardzo. Teraz przyjrzymy się z bliska. Zobaczcie. Myślę, że to będzie bardzo ładna dziewczyna. Tutaj właśnie jest tak dość skromnie ubrana. Ale tak jak twórczyni napisała, pochodzi z niewielkiej miejscowości. Ale teraz przeprowadza się do Warszawy, więc myślę, że powinniśmy zmienić jej styl na ciut odważniejszy. Ale oczywiście pamiętając, że jest nastolatką. Słuchajcie, mam kilka fajnych modów i też dlatego wybrałam nastolatkę. I to nie mody od Marigold tym razem, kochani, ale równie fajne. Dlatego właśnie ta nastolatka i stwierdziłam, że muszę właśnie podać Wam linki do tych modów, bo koniecznie musicie je mieć, bo są genialne. Także dobrze, Weronika, kochani, jest przyjaciółką świata, jest geniuszem i jest schludna. Bardzo ładna dziewczyna. Tak wygląda w stroju codziennym. O, oficjalnym, proszę bardzo. Bardzo ładnie. Sportowy. Tak, widać, że taka skromna dziewczyna, ale ona teraz wyrusza do wielkiego miasta. Więc wiecie, no. Powinna ciut swój wizerunek zmienić. Imprezowo i na basen. Okej. Okay. Szczuplutka bardzo, z tego co widzę. Także cóż, kochani. Ja tutaj spróbuję troszeczkę ją zmienić i zaraz do Was wrócę.
Dobrze, kochani, ja już jestem. I tak wygląda nasza Weronika. I tak jak mówiłam, jest prześliczna. Bardzo mi się podoba, naprawdę śliczną ma twarzyczkę, spójrzcie. Ja tutaj nie malowałam jakoś mocno, jakoś nie wiem, powiem wam, że ja nastolatków tak nie lubię mocno malować. No chyba, że robiłabym w jakimś tam konkretnym stylu, ale tak generalnie to myślę, że nie bardzo. Tym bardziej, że no też nie chciałam z niej robić nie wiadomo kogo, skoro ona, wiecie, no raczej skromna dziewczyna, ale no, cudziom tutaj zmieniłam, że tak powiem, ma piękne rozpuszczone włosy, po prostu je rozpuściłam, proszę bardzo. Jeszcze raz do przypomnienia, tak wyglądała wcześniej, a tak wygląda teraz. Kolor starałam się dobrać podobny do tego, co miała, ale no, nie do końca. I to są rzeczy, które wam chciałam pokazać. Ta bluzka, ona tutaj niestety ciut mi jakby przechodzi, ale to nic, jest po prostu świetna. Bardzo, bardzo mi się podoba ten styl. Piękny, ma różne kolory. Te spodenki, słuchajcie, spodenki są genialne. I polecam wam je naprawdę. Zobaczcie, mają tyle kolorów. W ogóle zobaczcie, są różne wzory. No, są naprawdę świetne. I w kwiatki, i takie, i jeansowe, i w jakieś, zobaczcie, no, są mega. I są też tutaj rodzaje, gdzie można założyć takie podkolanówki. Ja jej tutaj nie dawałam, bo do niej one mi nie pasują, ale zobaczcie, normalnie możemy ubrać jej jeszcze takie podkolanówki i do nastolatki to mega pasuje, ale do niej myślę, że nie bardzo, dlatego jej nie dałam, ale chciałam zwrócić uwagę, że właśnie jest też wersja z takimi podkolanówkami, tylko te podkolanówki musicie pobrać jakby dodatkowo, tak? Obydwa linki są podane, są i do spodenek, i do tych właśnie podkolanówek, więc jeśli chcecie, to pobierzcie sobie obydwie wersje, ja wam naprawdę polecam, bo te spodenki są genialne, naprawdę, i tyle wzorów, tyle możecie się tutaj pobawić, i to samo buty, no buty są mega, no zobaczcie, jak one są świetnie zrobione, no buty są po prostu genialne i naprawdę pobierzcie, bo super, naprawdę super. Także tak wygląda w stroju codziennym. W oficjalnym damie koszulę, spodnie takie proste i buty na płaskim obcasie, ma bardzo duże stopy, no ale tak skromnie, myślę, że bardzo ładnie wygląda. Spodnie ze wysokim stanem, koszula ślicznie. W sportowym ma po prostu dresy, koszulkę i adidasy. Też myślę, że całkiem fajnie, szczuplutka bardzo jest. Tak, do snu dała mi te kotki, dawno tego nie dawałam, ale do niej mi pasuje, bo ona jest taka urocza, słodka dziewczyna i jakoś tak, nie wiem, bardzo mi do niej pasuje. Na imprezy, i to też są fajne spodnie, to są takie, wiecie, boyfriendy, tak na ten styl zrobione, ale no nie wszystkie kolory dobrze wyglądają, bo spójrzcie, no tak oni chcieli zrobić takie, wiecie, te załamania, to te dziury, super po prostu sprawa i też właśnie chciałam je wam pokazać, bardzo, bardzo fajne, zobaczcie, no mega. I do tego ma zwykłą koszulkę, trampki, tak luźnie na imprezę i tutaj dałam jej kreskę, jeśli chodzi o makijaż, bo tak to raczej nigdy nie dawałam. Super wygląda, bardzo, bardzo fajnie. No i na basen taki ma strój, proszę, w kwiatuszki, bardzo ładny. Także tak wygląda nasza Weronika. Mam nadzieję, że wam się podoba. Mi bardzo się podoba, śliczna dziewczyna. Nie chciałam za bardzo przesadzać. Mam nadzieję, że wam się podobają. Ja naprawdę polecam, bo te rzeczy super, te spodenki po prostu mega i buty zresztą tak samo, świetne, świetne rzeczy, polecam wam, oczywiście linki znajdziecie w opisie, w komentarzu, a ja cóż, ja już dziś będę się z wami żegnać, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych, pa, pa!